Dzień dobry, Jakub Borowicz. Dzisiaj chciałem Was zabrać na Czupel. Czupel to jest najwyższy szczyt Beskidu Małego. A Beskid Mały no, jest mały. To jest po prostu takie parę górek niezbyt dużych, wciśniętych gdzieś między Beskid Śląski, Beskid Żywiecki. Kiedyś idąc małym szlakiem beskidzkim zaczepiłem o skrawek tegoż małego Beskidu. No trochę mi się to spodobało. A dzisiaj postanowiłem wejść na Czupel, czyli na najwyższy szczyt w tym paśmie. Najwyższy to wcale nie znaczy, że bardzo wysoki, bo to jest 900 ileś tam metrów, nie? Zaraz Wam napiszę ile. No i robię to w ramach zdobywania Korony Gór Polskich. To jest kolejny szczyt Korony Gór Polskich, na który chciałbym wejść. Zazwyczaj ludzie startują na Czupel z Przegibka, z Przełęczy Przegibek. Tam można samochodem bez problemu dojechać z Bielska Białej, zrobić większość podejścia za pomocą samochodu. No i potem już prawie płasko, czyli z takim niewielkim podejściem do Magury Wilkowickiej, schroniska na Magurze Wilkowickiej. Stamtąd na Czupel już jest naprawdę płasko i bezproblemowo w jakieś pół godziny góra, wlekąc się noga za nogą, można dojść. Ja sobie postanowiłem trochę życie urozmaicić i przy okazji zdobywania tej pieczątki czy kolejnych punktów do Korony Gór Polskich trochę bardziej poznać te okolice, czyli Beskid Mały. No i wymyśliłem sobie tak, że zostawię samochód w Łodygowicach, podjadę lokalną komunikacją do Wilkowic, z Wilkowic wyjdę na Magurę Witkowicką i stamtąd na Czupel, a zejdę z powrotem do Łodygowic. Dlaczego w taki sposób? No bo chodzenie po górach to nie jest tylko zdobywanie pieczątek i punktów jakichś do Gotu czy do Korony Gór Polskich, ale też poznawanie tego kraju, w którym się żyje, poznawanie historii, jakichś ciekawostek przyrodniczych. Jedno bez drugiego dla mnie chyba by mogło nie istnieć. Wszystko to ma jakiś ze sobą związek. Do Żywca dojechałem samochodem, właściwie do Łodygowic, które są tuż za Żywcem. Tam na stacji kolejowej zostawiłem samochód. Pociągiem przejechałem do Witkowic, no i stamtąd już w góry. Z tym, że pierwsze kilometry to jest przejście asfaltem, takie niezbyt przyjemne, no ale cóż zrobić. Nauczony doświadczeniem wiem, że teraz trzeba by tam wsiąść w jakiś miejski autobus i ze trzy przystanki podjechać z tym autobusem, zamiast się tyrpać asfaltowymi ulicami. No ale cóż, człowiek się uczy cały czas. Sprawdzanie rozkładów w internecie to niespecjalnie się sprawdza, no bo tak nie bardzo wiadomo, gdzie który autobus kursuje, gdzie ma przystanek, jak jedzie. No niby te rozkłady są, niby są wymalowane gdzieś tam trasy, ale tak na żywo podwiązać to wszystko to jest jednak coś zupełnie innego. Przygotowując się do tej wycieczki, chciałem poznać przynajmniej troszkę historię tych rejonów, tych okolic. No i się okazało, że jest to coś niesamowitego. Żeby o mówić historii o historii tych można by gadać długo rejonów, no to można by historia po prostu gadać długo, inna niż tak, godzina. To nie otoczyła się to na dwa hasła takie rzucę. No bo to jedno było to też będzie granica, tyle że pogranicze Korony Polskiej. Drugie i to może być granica Królestwa Czesko-Morawskiego, które było o wiele starszym niż polskie i o wiele bogatszym. I to miało znaczący wpływ na to, co się na tej granicy działo. Tak myślę. Inny temat, który wiąże się z historią, to jest tak zwana wyspa niemieckojęzyczna. Od średniowiecza, kiedy nas prowadzano tutaj osadników mówiących językiem niemieckim, taka wyspa niemieckojęzyczna utrzymała się aż do 1945 roku. No i wtedy ci ludzie zostali stąd przegonieni, bo ktoś uznał, władze komunistyczne, że to są Niemcy, chociaż tak prawdę mówiąc mieszkali tutaj od wieków i Niemcami żadnymi nie byli. W każdym razie historia tych terenów jest naprawdę przeciekawa i trudno to wziąć i w paru zdaniach skrócić. Więc może po prostu chodźmy na wycieczkę. Opuszczam ostatnie zabudowania Wilkowic. I teraz już droga, widzę, że tak na poważnie wchodzi w las, najpierw w Dolinę Potoku, a potem będzie się wspinać w górę.
I tutaj za drzewkami schowane strzałki. Trzeba na to zwrócić uwagę. W tym miejscu szlak z tej drogi idącej dnem doliny odbija stromo w górę. I się zaczyna strome podejście. Na ścieżce pojawiają się skałki, czyli jest tutaj coś w rodzaju wychodni skalnej, czyli twór geologiczny bardzo charakterystyczny dla Beskidów. No i jest to też dla mnie znak, że w pobliżu może być jakaś skała i faktycznie niedaleko tutaj znajduje się skała czarownic. To jest właśnie skała czarownic. Mieszkańcy Hucisk nazywali ją od zawsze diabelską skałą. No ale skąd takie nazewnictwo? Skąd takie dziwne, tajemnicze nazwy? Jednym z wyjaśnień może być kronika spisana w XIX wieku przez jednego z mieszkańców Wilkowic. Otóż co on tam takiego pisze? W swojej kronice ten pan Jan Halama pisze, że w 1890 roku pewien człowiek wracał do Wilkowic właśnie tędy i spotkało go coś ciekawego. Szedł sobie przez las, w pewnej chwili zorientował się, że zabłądził. No ale coś tu się w lesie świeci, jakieś tajemnicze światełko. Poszedł w tamtą stronę, pomyślał sobie, że zgubił drogę, no ale skoro światełko się świeci, to jakaś aupa jest i ktoś jeszcze nie śpi. No to idzie w stronę tego światełka. Dochodzi na tą skałę, patrzy, a tutaj na skale pali się ognisko i przy nim jakieś dwie bardzo, bardzo stare kobiety, jakiś chłop z długą, starą, siwą brodą. Jakieś zaklęcia dziwne wymawiają, coś tam mamroczą i coś dziwnego się dzieje. Nic dziwnego, że się wystraszył, wziął nogi za pas, trzmychnął i zaczął stąd uciekać. Biegł aż do karczmy w Wilkowicach i tam jak zaczął ludziom opowiadać, no to nikt mu nie chciał uwierzyć. Chociaż chłopisko zaklinało się na wszelkie świętości, że widział te zjawy, no to nikt mu nie chciał wierzyć, uznali go za wariata. No ale potem zaczęli między sobą szeptać, że musiały to być jakieś jednak czarownice. Według ludowych podań ta skała była kryjówką dla pewnego zbójnika ze Spytkowic, który nazywał się Wojciech Bulok, no i jego dwóch wspólniczek, Znachorek i Zielarek. Zachowane dokumenty mówią, że napadał na kupców jadących z Polski do Czech. Nie było to nic dziwnego, bo rabowaniem kupców zajmowali się tutaj nawet rycerze. Znana ze zbójnictwa była rodzina Skrzyńskich, no a niejaki Włodek Skrzyński był właścicielem żywiecczyzny. Zielarki, lecząc ludzi i zwierzęta, zdobywały informacje, kogo warto napaść. No a potem Wojciech napadał i rabował. Zrabowane rzeczy ukrywali właśnie tutaj. Pełno tu tajemniczych zakamarków, więc nie byłoby to nic trudnego. Ekipa tak się rozzuchwaliła, że okradła w końcu wilkowicki kościół. No a to kilkaset lat temu było wielką niegodziwością, sprzeczną z pojęciem zbójnickiego honoru. No i to wzburzyło mieszkańców i gdy jeden z nich przyuważył Buloka, to ludzie sami go schwytali i doprowadzili na sąd dożywca. W 1709 roku, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, zbójnika poddano torturom. Najpierw ucięto mu prawą rękę, potem zdarto mu dwa pasy skóry i wpleciono w koło i zgnieciono na kole. Wojciech Bulok zmarł w męczarniach, ale wspólniczek nie wydał. Kobietom w niewyjaśniony sposób udało się zbiec. Miejscowi mówili, że tylko czarownice znikają tak jak duchy. No a skoro tu pomieszkiwały czarownice, to najwyraźniej miejsce było nawiedzone. No ale czemu ludzie pomyśleli o czarownicach? No bo takie miejsca jak to z dawien dawna uchodziły właśnie za miejsce spotkań czarownic. A nawet na tej skale można znaleźć pewne znaki, które by potwierdzały taką historię. Jak się uważnie przyjrzeć, to można tutaj na skałach właśnie zobaczyć takie dziwne
tajemnicze znaki, już mocno zatarte, ale 100 lat temu musiały być jeszcze całkiem nieźle widoczne. Coż one mogą oznaczać? Niektórzy widzą w tym jakiś krzyż człowieka, piorun, trójkąt, krzyż z czterema kropkami, który może przypominać góralską swastykę, czyli symbol szczęścia, taki prasłowiański symbol. No, niektórzy się doszukują jakichś prasłowiańskich runów, celtyckich, jakichś tajemniczych znaków, ale tak naprawdę to nikt nie wie, kiedy, kto i po co te znaki zrobił. Być może same czarownice wyryły takie znaki, żeby odstraszyć coś albo przyciągnąć? Nie wiem. Nigdy się tego nie dowiemy. Opuszczam to tajemnicze miejsce i ruszam dalej. Powyżej skały czarownic szlak tak niezbyt stromo wznosi się w górę, idzie cały czas grzbietem i bardzo często mijamy takie głębokie, wyrzeźbione w glebie skale drogi. To świadczy o tym, że one były przez setki lat rozjeżdżane, no ale nic dziwnego, bo od setek lat tutaj ludzie mieszkali i te góry zagospodarowywali. Dojeżdżali do osiedli, które są położone wyżej, do swoich polan, zwozili drewno z lasów, jeździli między miejscowościami, no i przez setki lat to wszystko się tak powyjeżdżało. Idzie się drogą lekko w górę, cały czas wyraźna droga, ale trzeba uważać, bo w kilku miejscach są takie niespodzianki, kiedy szlak skręca w bok, ucieka, tak jakby chciał iść na skróty gdzieś w górę, więc tych strzałek nie można przegapić. W kilku miejscach trzeba zwrócić uwagę na te strzałeczki pokazujące, gdzie droga skręca, ale oznakowanie na całej trasie jest jak na razie bardzo dobre i czytelne, więc nie ma problemu, nie można się raczej pogubić. Dochodząc tutaj z krajem lasu do małej góry, pokazuje się polana. Warto na nią wyjść, bo jak się kawałeczek dalej wyjdzie, to pojawia się bardzo ładny punkt widokowy. W oddali widać Jezioro Żywieckie, widać Pilsko. No innych gór nie odważę się nazwać, bo aż tak dobrze to tego nie znam. No i tutaj w bok widzimy potężny Jawor, ale też widać, że ktoś sobie polankę zagospodarował. Z bliska Jawor okazał się lipą. Ale widoczki i tak są cudne. Powyżej tej pięknej polanki, albo inaczej, powyżej tej polanki z pięknym widokiem, droga robi się szeroka, rozjeżdżona. Widać, że spychacz jakiś tutaj maczał swoje gąsienice w budowaniu tej drogi, czyli zapewne jakieś nadleśnictwo stokówkę sobie walnęło. No i sądząc po odciskach tych opon, to naprawdę ciężki sprzęt tutaj musiał jeździć. Kolejne rozwidlenie dróg i mapa tutaj podpowiada, że za laskiem, czyli za paroma drzewkami, znajduje się coś, co nazywa się Magórka. No więc podejdę zobaczyć. Kolejna polana, również z pięknymi widokami. No, przede mną to od razu można poznać po tym maszcie, to jest Krzyczne. Tam jest Zesie Szczyrk. Widać nawet Wielką Fatrę, Baranią Górę. No, jest fajnie po prostu. Jest tutaj fajnie, widoczki są piękne. No, ale jest tutaj też jakieś gospodarstwo i to fotowoltaika na dachu. No, nieźle jest.
Jedyna wada, no nie wiem czy jedyna, no ale w każdym razie wada, to jest to, że tu pięknie słychać dźwięk z dołu. Wszystkie pociągi, samochody, to wszystko jest tu doskonale słyszalne. Któryś pociąg trąb nie słychać, auto przejeżdża, słychać. Cały czas słyszany szum samochodów gdzieś tam z dołu dolatuje. No cóż, z pewnym żalem zostawiam tą polankę i idę dalej. No i tu już widać przygotowane materiały do dokończenia budowy drogi. No i takie stwory tutaj się pasą za płotem. Alpaki. Za alpakami trzeba sobie znaleźć taką kamienistą ścieżkę. Nie jest to miejsce akurat niezbyt dobrze oznakowane. No i tak dosyć stromo w górę. Stąd do mojego celu, czyli do szczytu Czupla, jest pół godziny. No ale chciałem jeszcze zobaczyć schronisko na Magórze Wilkowickiej i to jest 15 minut, no więc podejdę tam i, no i zobaczę. Droga jest szeroka i wygodna. No cóż, to jest najpopularniejsza trasa prowadząca na Czupel. Najwyższy szczyt Beskidu Małego. No więc każdy, kto chce zaliczyć koronę Gór Polski, no to tędy maszeruje. Większość ludzi zaczyna na przegibku, no bo tam można dojechać samochodem i w ten sposób zrobić całą wysokość, a potem już prawie po płaskim maszerować właśnie na Magórę Wilkowicką i potem na sam szczyt Czupla. Zimą są tutaj trasy narciarskie, utrzymywane ratrakiem, więc to musi być szeroka droga, żeby ten ratrak mógł się poruszać. No i poza tym sporo ludzi tutaj przyjeżdża, no bo w okolicy przecież same spore miasta i naprawdę gęsto zaludnione tereny. A do tego blisko cała śląska aglomeracja, więc nic dziwnego, że tutaj są ciągle. To nie było 15 minut, to ja wiem, z 5 minut szum. No ale tutaj wow. Pałki i zapałki. Do schroniska na Magórce Wilkowickiej doszedłem w kilka minut, dużo szybciej niż jest na drogowskazie, ale myślę, że totalne rozczarowanie. Albo nie mój dzień, albo tu w ogóle tak zawsze jest, nie wiem, no jest środek tygodnia, wydawało mi się, że będzie spokój, a tymczasem tłumy ludzi, jakichś młodych, muzyka na głos, full, Jezu, co tu się dzieje, ludzie, uciekam stąd. Ewakuowałem się błyskawicznie spod tego tak zwanego schroniska. No mówię tak zwanego, bo to co zastałem, to absolutnie nie przypomina górskiego schroniska. Czytałem, że widoki stąd piękne, że można w spokoju i ciszy odpocząć. Kurde, no nie przy tym tłumie ludzi. Jeżeli we wtorek przed południem są takie tłumy ludzi, co tu musi się dziać w weekendy? Nie, nigdy więcej takich rzeczy. Na pewno moja noga więcej tutaj nie postanie.
A miałem zamiar pokazać wam właśnie, jak to schronisko wygląda, powiedzieć coś o możliwościach noclegu, o widokach, o historii, ale myślę, że od takich miejsc je trzeba trzymać z daleka. A może ja tylko pechowo trafiłem? No nie wiem. Przy okazji niejako pomyślałem sobie o schronisko na Turbaczu. Przecież jeżeli dzierżawcy schroniska dbają o to, żeby poszerzać drogę, ułatwiać dojazd, to się za jakiś czas doczekają tego samego. Tłumów ludzi, którzy będą przyjeżdżać, bo się nie chce dojść, a będzie łatwo, jakichś masowych imprez. Ale właśnie może o to chodzi, ściągnąć tłumy ludzi i robić kasę, kasę i kasę. A co to miało być schronisko górskie? No a kogo to obchodzi? Pieniądze się liczą. No i tym sposobem za jakiś czas Turbacz będzie tak jak, że, tak jak ta Magórka Wilkowicka. Uff, coś strasznego. No, chyba dobrze, że tego nie dożyję. Uciekając od tego schroniska, jeszcze pokażę wam jedną rzecz, ciekawostkę taką, mianowicie niedaleko tutaj od czarnego szlaku, tuż za miejscem, w którym czarne się rozdziela z niebieskim, dosłownie kilkadziesiąt metrów od szlaku niebieskiego, a od czarnego to jest, ja wiem, z 10 kroków, jest taka jaskinia. Jaskinia nazywa się Smocza Jama albo Wieczna Dziura. No, idąc w górę zupełnie o niej zapomniałem, że trzeba by tam zejść i poszukać. No to teraz muszę to nadrobić. Kilkanaście metrów w bok od czarnego szlaku znajduje się taka ciekawostka, mianowicie jaskinia Smocza Jama albo Wieczna Dziura, ta, którą tutaj widzicie. Wygląda to tak, jakby zapadła się tutaj ziemia. I to jest bardzo możliwe, bo to jest taka jaskinia typu szczelinowego, pseudokrasowa jaskinia typu szczelinowego, jak to fachowo nazywają. Czyli między blokami piaskowca, z którego zbudowane są te góry, powstały takie szczeliny wskutek osuwania się ziemi. No i w tych szczelinach właśnie stworzyła się jaskinia. Ta tutaj, Smocza Jama albo Wieczna Dziura, ma około 20 metrów długości i odchodzą od niej takie kilkumetrowe ciasne korytarzyki. W środku jest oczywiście ciemno, nic nie widać i w dodatku rumowisko skalne. Mam czołówkę, no ale nie będę tam wchodził, żeby kupę kamieni zobaczyć, bo nic to specjalnie ciekawego. Jeżeli kogoś jaskini interesują, niech se wlezie, niech zobaczy. No ale mnie to jakoś dzisiaj nie rusza, więc... No więc nie będę tam nawet próbował wchodzić. Do wejścia zejdę tylko po to, żebyście widzieli proporcjonalnie, jaka to jest wielkość. No niespecjalnie duża. Po obejrzeniu tej jaskini wychodzę na szlak niebieski. No to jest naprawdę kilkadziesiąt metrów od tego szlaku, to ja wiem, niecałą minutkę się idzie, pół minuty. No i teraz szlak prowadzi tak prawie, że już płasko tą szeroką drogą, o której mówiłem wcześniej, że na niej są trasy narciarskie zimą. No i tak sobie będzie szedł do samego czupla. Tak przynajmniej wynika z mapy i z tego, co piszą w przewodnikach. Widokowe miejsce po prawej stronie, no ale cóż z tego? Ktoś już sobie to sprywatyzował. Ale obok płotu można podejść. Jest taka mała polanka. Jeszcze nikt tego nie zdążył zagrodzić i napisać, że to jest jego i żeby się wszyscy odwalili. Poniżej tego prywatnego, dosłownie kilkadziesiąt metrów, no jest taka bardzo ładna, widokowa polana. No cóż, stały widok chyba w tej okolicy, czyli widok na Skrzyczne i Baranią Górę. Znowu wracam na szlak, no i co kawałek spotykam grzybiarzy.
Ale popatrzcie, po lewej stronie te młode drzewka. Paręnaście lat temu musiały być maciupeńkie i musiały być stąd piękne widoki. A na prawo od szlaku kolejna polana, może trochę mniej widokowa, ale równie ładna. Ja mówiłem, że pełno grzybiarzy. Nawoływanie to słychać po lesie, z daleka. Te lasy tutaj robią bardzo fajne wrażenie, takie przyjemne. Mieszane brzozowo-świerkowe, trochę buka. No a ponieważ idę grzbietem, no to jest jeszcze tutaj płasko i trawiasto, więc od razu przychodzi mi na myśl, jakby tu było położyć namiocik. No ale nie dzisiaj. Mapa pokazuje, że jakieś 100 metrów stąd w dół jest źródełko. No ale jakoś nie mam ochoty przedzierać się przez ten las młody, gęsty, żeby tą wodę znaleźć. No przynajmniej nie dzisiaj, nic mnie do tego nie zmusza. Do czupla mam jeszcze kilkaset metrów, no więc idę sobie do niego. Co pewien czas w bok na prawą stronę, czyli na południe, odchodzą takie drogi, których nie ma na mapie. Skusiłem się, żeby wejść, zobaczyć jak tam jest. No i są bardzo sympatyczne miejsca. Skusiłem się, żeby zobaczyć jak to jest na tych dróżkach, co się za nimi kryje. No i jest fajnie, tyle że niestety się okazało, że miejsce akurat, nie, w które trafiłem, było bardzo zaśmiecone. Nie wiem, czy wszystkie takie są. Mam nadzieję, że nie. No więc po tym niemiłym doświadczeniu ze śmieciami, papierami, zasaranym, za przeproszeniem, miejscem, wracam na szlak i idę sobie dalej. Pewna rzecz mnie tutaj zastanowiła. Idąc niebieskim szlakiem, słyszę tylko szum liści, taki delikatny od powiewu wiaterku łagodnego. Cisza, spokój. Człowiek się czuje, jakby był no, w jakiejś dzikiej krainie, w puszczy, no nie wiem, w czymś takim, w takim fajnym miejscu. A wystarczyło podejść dosłownie kilkadziesiąt metrów w prawo, tam do tego zaśmieconego miejsca. No i tam już było doskonale słychać wszystko z dołu, czyli sygnały pociągów, szum samochodów, ktoś się tłuk jakimś młotem w coś metalowego, w jakiś pojemnik metalowy. No, takie niemiłe hałasy. Jakie to dziwne, że wystarczy kilkadziesiąt metrów zejść w bok i człowiek trafia w zupełnie inny świat. I w końcu coś, co wydaje się być szczycikiem, i to może być czupel. Podejrzewam, no i patrzę, faktycznie był tu kiedyś znaczek, nawet pisze, że do pieczątki. Dobra, zakładam, że to jest to. Kilkadziesiąt metrów, może ciut więcej niż 30, jest wierzchołek czupla. Turyści poznaczyli go kopczykami kamiennymi, tak jak była dawna tradycja, kiedy się szlaki w górach znakowało kopczykami. Jeszcze zanim były znakowane kolorowymi znakami, no to właśnie sypało się kopczyki. Zresztą do dzisiaj w Tatrach, jak się chodzi po takich pozaszlakowych trasach, to bardzo często właśnie za kopczykami. Jest tutaj ławeczka, gdzie można sobie usiąść, odpocząć. No i jest też druga ławeczka, nawet z paleniskiem. Przez chwilę na czuplu byłem sam. Pieczątkę przybiłem, no i wtedy pojawiła się tutaj gromada młodzieży idącej ze schroniska na Magórze Wilkowickiej. Zdaje się, że to ci, których przy schronisku spotkałem. Krzyki, gwar, ruch, no i koniec spokoju. No i w tej sytuacji szybko się pozbierałem i ruszyłem dalej. Niedaleko poniżej czupla, poprzez las, pojawił się widoczek na Żar i Kiczerę. Nocowałem tam rok temu, idąc małym szlakiem beskidzkim, właśnie przez widoczne stąd Kiczerę i Przełęcz i Sepnicką.
a więc wspomnienia ożyły. Popatrzyłem chwilę, no i zszedłem dalej na przełęcz pod Szuplem. Ale teraz trzeba patrzeć tutaj pod nogi, bo takim kamienistym zejściem dosyć stromym trzeba schodzić. No i te kamole ujeżdżają troszkę tak spod nóg. Schodząc takim bardzo przyjemnym lasem bukowym, dochodzi się do przełęczy pod Czuplem. Tutaj jest skrzyżowanie szlaków czerwonego i niebieskiego. Niebieski tutaj idzie z Magórki Wilkowickiej i z Czupla i dalej idzie na Czernichów. To też taki dosyć popularny szlak, żeby zrobić właśnie, żeby wejść na Czupel. No a drugi czerwony z Międzybrodzia Bialskiego idzie do Łodygowic. No i tym czerwonym będę schodził, ale jeszcze zanim nim zejdę, to podejdę na Rogacz. Kawałeczek dalej szlaki się rozchodzą, tak jak widać, ale na Rogacz idzie droga bez szlaku. Ta tutaj na wprost przede mną. No i po drodze zauważyłem takie coś ciekawego. Zagłębienia, takie jakby dawne rowy, ale przypomina mi to fortyfikację, coś w rodzaju okopu. No bo to nie są resztki ani dawnej drogi, ani jakiegoś potoku. Natomiast jeżeli jest tak pozawijane, no to tak się kiedyś kopało okopy w czasie wojny. Ewentualnie tu mogło być nawet kamieniami obłożone. Być może jakieś stanowisko ogniowe. No nie wiem, to jest taki mój domysł. Muszę to sprawdzić. Tu pod korzeniami drzewa i tutaj tak jakby otaczał górę ten okop. Z drugiej strony podobny okop. No ewidentnie dzieło rąk ludzkich i przypomina mi to okop, ale to są tylko moje domysły. Nie spotkałem się w żadnym przewodniku z jakąś informacją, ale może słabo szukałem, więc po powrocie do domu mam zagadkę do wyjaśnienia, co też to mogło być. No i tuż za śladem tego wykopu dochodzę do wierzchołka. To jest szczyt Rogacza. Kamienny kopiec. No i nawet tabliczka na drzewie. No udało mi się znaleźć trochę informacji, ale cóż to za informacje. Informacje tego typu, że są to okopy z II wojny światowej. No to tak szczerze mówiąc, tyle to ja bym potrafił powiedzieć bez pytania się kogokolwiek i bez szukania. No bo później żadnej wojny tu nie było i nie było powodów, żeby robić jakieś okopy czy fortyfikacje. W czasie I wojny światowej budowano podobne okopy, ale tu nie przechodziła linia frontu, więc nie wiadomo kto i po co miałby tu robić okopy. Nie, bez sensu zupełnie. No a we wcześniejszych epokach, no to takich okopów się w ogóle nie robiło. Walczono po prostu w inny sposób. No a w czasie II wojny światowej, no to pytanie kto? Mogło to być w 1939 roku jakiś punkt obronny? I to by miało jakieś uzasadnienie, no bo w końcu tutaj polska armia w rejonie, w tych rejonach właśnie budowała taką linię, pierwszą linię fortyfikacji i pozostałości najrozmaitsze po tym jeszcze zostały. No a być może, ale to bardzo dla mnie wątpliwe, przed wycofaniem się stąd Niemcy jakiś punkt obrony próbowali tu zrobić, ale szczerze w to wątpię. No więc podejrzenie moje jest takie, że jest to pozostałość jakichś okopów czy umocnień, jakichś fortyfikacji pochodzących z początku II wojny światowej, czyli z września 1939 roku. No ale niestety potwierdzenia nie mam. Być może kiedyś uda mi się znaleźć, no ale na razie nic więcej wam powiedzieć nie mogę. Miałem takie wrażenie, że ci, którzy pisali, że to są pozostałości okopów z II wojny światowej, to też raczej zgadywali, niż mieli jakąś taką konkretną wiedzę na temat kto i dlaczego to zrobił. Po zobaczeniu Rogacza i odkryciu tych okopów wracam do krzyżówki
na Przełęczy pod Czuplem i stamtąd już czerwonym szlakiem do Łodygowic. Dzień dobry. Dzień dobry. W długim i niezbyt przyjemnym kamienistym zejściu trafiam na malutki potoczek. Właściwie to tylko mokre kamienie i trochę błota, no i ledwo ciurkająca woda. Więc skręcam ze szlaku, żeby znaleźć źródełko tej wody. Wygląda, jakby osunęła się tu kiedyś ziemia i odsłoniła warstwę wodonośną. No i stąd ten wyciek wody na powierzchnię. O nabraniu wody tutaj, nie mając jakiegoś solidnego filtra, to lepiej nawet nie myśleć, po prostu się nie da. To jest zbyt mało, żeby się dało ponabierać. No i podejrzewam, że nawet gdyby do jakiegoś garnuszka nabrać do butelki, jakimś sposobem nazbierać, no to będzie trochę zanieczyszczona, więc filtr jest konieczny. No bo sama woda w takich miejscach, no to woda jak woda. Dopiero co wypłynęła spod ziemi, jeszcze nic jej nie zdążyło zanieczyścić. Żadne rolnicze ani chemiczne skażenia tutaj nie miały szans się dostać. Żadne wpadnięte zwierzę, czy jakieś odchody ludzkie, czy cokolwiek takiego tutaj nie występuje. Natomiast mogą być jakieś paprochy, śmietki, jakieś drobne stworzonka, które chowają się w takiej wolno płynącej wodzie. Po kilkudziesięciu metrach woda zupełnie zanika. Pewnie między kamieniami spływa do jakiegoś niżej położonego strumyka. No ale wtedy po prawej stronie pokazuje się kolejne zagłębienie, takie jakby lej. Znowu wygląda to na dawne osuwisko i zapewne niżej będzie tam kolejne miejsce wypływu wody i jakieś źródełko albo bagienko. Zobaczmy, jak to wygląda z bliska. Jakieś 20 metrów od ścieżki mamy takie wyraźne osuwisko, czyli płaski kawałek terenu z podmokłą, bagnistą ziemią, omszałymi kamieniami i wodą między nimi. A powyżej dorodny bukowy las. Jednak porządnego źródła tu nie ma, więc wracam z powrotem na szlak. Troszkę niżej widać, że wody wypływa więcej, no ale ludzie wycinający las zarzucili koryto strumyka gałęziami, rozjeździli błocko ściągając drewno. Las jest jak widać piękny, proste dorodne buki, rozświetlone podłoże, pełne suchych liści, no ale ta uroda nie przeszkadza w wycince i w rozjeżdżaniu. Kolejne kilkadziesiąt metrów poniżej tego miejsca wychodzę na polanę. Na lewo od szlaku na świerku jest mała kapliczka. Takich kapliczek w Beskidach są setki. Żadne to dzieło sztuki ani zabytek. Po prostu takie proste dzieło wynikające z ludowej pobożności. Można powiedzieć, świadectwo ciągle żywej wiary miejscowych ludzi. Najwyraźniej jest to dla nich ważne, bo ktoś dba o te kwiaty, przynajmniej od czasu do czasu. Poniżej kapliczki polana ze śladami traktorów i dalekim widokiem na górę. Można by zachwycać się widokiem, ale te resztki wyciętych buków jakoś mi tu zakłócają wrażenia. To tak jak cmentarz poległych w młodym wieku olbrzymów. Poniżej tej polany znowu wchodzę w las. Droga schodzi tutaj już łagodniej po kamieniach i takim pięknym bukowym lasem. Może to trochę przypominać jakąś dawną puszczę, no ale przecież te tereny były zagospodarowywane od setek lat, no i te lasy pewnie niewiele mają wspólnego z dawną puszczą. No ale i tak jest pięknie. W pewnym miejscu po prawej stronie za drzewami widać jakąś polankę. Tak z ciekawości zajrzę, co tam jest. Na drugim końcu z daleka widać krzyż. Podejdę zobaczyć, o co to chodzi. Z bliska widać, że krzyż jest pod potężną jodłą rosnącą w towarzystwie buka. No te dwa gatunki jakoś bardzo się lubią i wspierają i często zdarza się, że razem rosną. Od małych siewek do dorosłości. Tyle, że jodły żyją o kilkaset lat dłużej od buków. Po drugiej stronie polany, tak nieco powyżej krzyża, widzę tajemnicze ruiny. Idę sprawdzić, co to jest. Jedna z map pokazuje, że mogą to być koleby glemańskie. Ale co by to miało być? Nie wiem. Nie znajduję żadnej informacji, co to są koleby glemańskie. Nie wygląda to na coś zabytkowego. No bo te resztki betonowego stropu, jakieś wmurowane metalowe klamry,
żelazne kraty w resztkach okien, no i zarośnięte wejście do piwniczki w narożniku. Pełno tam śmieci, puszek i butelek. Jakiś zawalony półokrągły otwór, jakby właz do szamba, chociaż te druty, które... Nie, to może być właz. Tutaj z kolei jakby było źródło, studnia tuż przy domu, ale tak przy progu. Coś dziwnego. Troszeczkę powyżej tych ruin jest takie wypłaszczone miejsce. No i widać, że ktoś tutaj sobie urządzał obozowisko. Liczyłem na to, że znajdzie się jakieś źródło wody, no ale niestety nie ma. Wszedłem jeszcze głębiej w las i zauważyłem takie ciekawe kamienne utwory, nie wiem jak to nazwać, tak jakby kamienne murki. To mi przypomina takie murki, którym Anglicy grodzą pastwiska, albo w Chorwacji widziałem, jak sobie też działki ogradzają, no ale tak w środku lasu, żeby były, no ciekawe. Szukałem źródła na polanie, tak jak mapa pokazuje, szukałem w lesie, trochę poza granicami polany, no i dopiero gdy wracałem zniechęcony tym, że nie ma tutaj wody, to na samym dole polany, na skraju lasu, trafiłem na dobrze ukryte źródełko. Woda co prawda ledwo ciurka, no ale ciurka. Dobrze schowane, bo idąc polaną trudno zauważyć, że w tym dole wypływa woda i zaczyna się mały strumyk. Tu w tym dole się zaczyna i po jakichś 10 metrach pod świerkami nabiera takiej ilości wody, że robi się całkiem niegłupi. No i tak sobie płynie kilkadziesiąt metrów aż do drogi biegnącej poniżej. Dopływa sobie do drogi, tu jeszcze coś tej wody jest i powolutku, powolutku zanika. Początkowo jest dosyć stromo i kamieniście, ale z czasem ta droga łagodnieje, czy ta stromość łagodnieje i wchodzi się w takie bardziej szersze miejsca. Idzie się już całkiem przyzwoicie. Na kolejnej dużej takiej skrzyżówce na dębie kapliczka albo resztki po kapliczce. Przed wiekami wierzono, że na rozstajach dróg jakieś złe na człowieka czyha, więc na wszelki wypadek starano się postawić krzyż, kapliczkę albo coś, co to złe miało odegnać. Nic dziwnego, że i tutaj coś takiego jest jak kapliczka, czy było. Bo niewiele z nich zostało. I trzeba by tu zejść w prawo. To jest diabli kamień. Diabli kamień to taka wychodnia skalna, albo ostaniec z piaskowca, z lepieńca. Zlepieniec to jest taka odmiana piaskowca, która z takich grubych ziarenek się składa. Takie utwory skalne w Beskidach dosyć często występują i bardzo często ludowe podania wiążą je właśnie z diabłami. Najczęstszy motyw to jest taki, że diabeł porwał gdzieś kamień, czasem w Rzymie, i niósł, aby zburzyć nim jakiś kościół nowo budowany czy klasztor, no ale zapiał kur albo wybiła północ, no różne są te wersje. Kamień musiał upuścić albo rzucić, no i on się wbił w ziemię i tutaj został. I w ten sposób te ludowe legendy wiążą takie miejsca właśnie z czartami, z diabłami. O tym tutaj kamieniu jedna z legend mówi właśnie o diable, który miał nieść go po to, żeby zburzyć nowo budowany kościół w Wilkowicach. Inna legenda mówi o tym, że diabły chciały zbudować jakiś młyn na Skrzycznem, ale mogły budować to tylko w nocy. Jeden z diabłów sobie trochę zaspał i myślał, że jeszcze zdąży, niósł jakiś wielki kamień na budowę tego młyna, ale zaskoczył go kur, który zapiał w Łodygowicach. No, diabeł wystraszony puścił kamień, kamień wbił się tutaj w ziemię. A jeszcze inna legenda mówi
o córce młynarza z Tresnej, która została w ten kamień zaklęta za jakieś przewinienia. Jaką wersję wybierzecie? No cóż, od was zależy. Kilka minut poniżej diabelskiego kamienia jest skrzyżowanie szlaków. Rozchodzi się szlak żółty i czerwony. Tak szczerze mówiąc, to żółty się tutaj zaczyna i prowadzi do Tresnej przez Solisko, no albo do Czernichowa. Do Czernichowa trzeba potem odbić zielonym. No natomiast moja trasa do Łodygowic, no to jeszcze godzina 15 tędy. Tu jest już taka cywilizowana, kulturalna droga, więc nic, podejrzewam, ciekawego nie będzie. Powoli zbliżam się do Łodygowic. Zbliżając się do Łodygowic, z daleka słychać, że się dochodzi do jakiejś cywilizacji, bo te wszystkie samochody z daleka są słyszalne, pociągi, co tam jeszcze jeździ, wszystko, jakiś hałas wydaje i tutaj ten dźwięk dolatuje. No ale widoczki są przepiękne, tak jak widzicie, tutaj Babią Górę widać w tej chwili, Pilsko. No nie będę już tutaj się wysilał na mówienie, co to za góry, bo tylko Skrzyczne rozpoznaję po charakterystycznym maszcie. Cała reszta jest mi tak jakby obca. Ale można tutaj stać, patrzeć i się zachwycać. No niemniej jednak do domu trzeba wrócić, więc zajdę sobie z tej łączki i pomaszeruję dalej. Jakby tu podsumować taką wycieczkę? Górki są niezbyt wysokie, trasa niezbyt długa, tak akurat nie na jeden dzień. Jak chodzi o widoki, no to tak szczerze mówiąc słabo. Jakieś są, ale tylko w jedną stronę. Natomiast lasy są całkiem ładne i sympatyczne, fajnie się po tym chodzi. Natomiast ten tłum na Magórce Wilkowickiej to mnie po prostu dobił. Czy bym tu jeszcze wrócił? No właśnie, jakoś tak specjalnie to chyba nie. Mam pod nosem Tatry, Gorce, Pieniny, no tak w zasięgu pół godziny jazdy. No i dość ograniczony zasób czasu, więc muszę wybierać, no i nie jest to łatwy wybór. Tutaj muszę jechać 2 godziny. Jakby nie Korona Gór Polskich, to bym nie przyjechał. No więc zasługą korony jest to, że mimo wszystko poznałem, choć zdaję sobie sprawę, że powierzchownie, te pagórki. Jednak na przyszłość wybiorę to, co bliżej. A na razie dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka, no i zapraszam na następne.